macie numery, możecie sobie podzwonić, bo od 77 do 142 metry. A strona jest krapina-spet.hl. Zobaczymy. No, ten, ale szkoła jakaś to jest, patrz. Tyle okien. No nie, tak żartuję, tyle okien. Patrz, ten tu po lewej. Jest. Ale takie. Ale czemu tyle okien? Co tyle ty? Dużo jest. For sale. Akurat. Tam u góry, patrz, ładne też, widzisz ty? No i przy takiej plaży, z takim fajnym barem. Widzicie, tu macie. Tu macie Put Bad, ulica Put Bad 20E. No, ciekawe, czy oni sprzedają pojedynczo, czy cały ten? Nie, pojedynczo. Idziemy zobaczyć. No i jesteśmy przy tej plaży, w której teraz lataliśmy dronem i wjechaliśmy zaraz na lewo w pierwsze apartamenty. Zobaczyć, są tu apartamenty do sprzedania. Tak jak mówiłem, ulica Put Bad, czy jak, czy bar? Jak widzicie, tu ulica Put Bad 20E, znajdziecie na mapach Google. No i tu gościu mi pokaże, zatrzymał mnie. Hello. Recimo da je tu 3 minute pešice do mora, do plaže. Ja tam był teraz. Tam jest właśnie ta plaża, na której byłem. I tak wygląda apartament. Ovak, iz donje strane mu poslika zgradu da vidi i bočno z onog paža. Ja ću tu otvoriti sada koji je apartman slobodan. Tu macie numery. A jak kupicie, to zaprosicie Lecha. Lechu podróżuje, nakręci film. Patrzcie, jaki duży apartament. Apartamentowiec. No. No widać, że goście byle czym też nie jeżdżą. Są to konkretne samochody. Ten na dole mi się tu podoba. Przepiękny jest ten biały. Dobra, idziemy oglądać. No, a ulica to Put Bad 16E. Czyściutko, cisza i spokój. To jest jeden to cały? Jeden, to jest slobodan. Evo, kažem, znači podno grijanje ima. Aha. Kupona, znači reliefne pločice. Macie podgrzewaną podłogę. Tu ja. Kurczę, da się poczesać. Tak to wygląda. No pachnie nowością, co wam będę mówił. Ładny pokoik. Pokażmy na serolety, nie do serolety. No, tu jest salon. Taki sufit macie. Klimatyzacja. No i wychodzimy tu na taras. O, ale duży taras. Bardzo duży taras. Macie wodę. Miejsca parkingowe.
trochę wody. I tu jest zejście. Nie wiem, czy to jest... Tu jest jeszcze miejsce. Od tego apartmana. No. 76 kwadratów wrota. Aha, 76. I ova dva parkinga su, je samo negdje tu po vodi. Uh-huh. Ova dva parkinga su od toga apartmana. Aha. To je tu. Čekaj, sad malo budem ja donesen da si krvu. Nie chcę strzelać, ale... No nie będę mówił. Ile myślę, ile to kosztuje, ale tak potem może wam napiszę. To jest mało. Moja żena mora czyścić onda. Rozumiesz? I tak. Da. Piesek jest tu. I tu jest na plaży dwa restorana, są trzy restorana. Ja wczoraj tam był i rozmawiałem. Wiesz, tu jedno słowo. Aha, tu jest taka sypialnia z ubikacją. Znaczy, ten apartman ma dwie spawacze sobie. Mhm. Elektryczne rolety. No. I to jest... Relefne pocice, podno grijanie, tu jest za grijanicu gore, tu jest za ovu lojpicu, za ručnike, svjetlo. Tak. Sve. Znaczy, podno grijanie, sve. Svaka soba. Svaka soba ima klimu i televizor. Mm-hmm. Svaka soba, sve klimatizirano. Ile on ma metrów? 70 kvadrata ima. 70? Stambenog dijela. Plus terasa, plus vrt, plus park. Aha. E, sad ću ti još samo pokazati. Ładne drzwi. Ovdje tu. No, drzwi takie porządne. Skriveni pamti. Znači, mm-hmm, to su skriveni panti ovdje unutra. Vidiš, nema ih nigdje. Aha, no. 2,20 su vrata, mm-hmm, i magnetna brava. Mm-hmm. Brava magnet. Znači, magnetna brava isto. Sve klimatizirano, TV ima, sve. Tako je. E sad ćemo na hat gore. Dobro. Možeš drugi video za drugi apartman raditi. Znači, ovaj ima dvije spavače sobe, sve klimatizirano, svaka soba ima TV, ova soba ima WC kuponu, spušteni stropovi, mm-hmm, kamena vuna, 70 kvadrata stambeno gdje. Jaka cena za to? 350 000. 350 000 euro. Znači, terasa ima 27 kvadrata ima terasa, mm-hmm, vrt ima 76 kvadrata i dva parkirna mjesta. Mm-hmm. Znači, to je to. No, tu wchodzimy do góry. O, a tu wchodzimy. Ja zaczynam górę. Tu, a górę? Tu. Górę prodamy, to jest prodamy, dole prodamy, samo ta basa ostała. A kto kupił? Z jakiego kraju? Chorwacji. Chorwacji? Chorwacji. A tam imam Polaki jedni. Aha. U one zgrade ću ti pokazati, pravi samo malo. Sad ću ja svjetlo, jer je bilo zatvoreno. Kiša je padala i bura je puhala od unutra. Znači, ovo je jedna soba. Uh-huh. Prije se je kupovana. Uh-huh. Hoćeš ti snimaš njegu? Znači, onda ću poslije reći koliko ima kvadrata, apartman i sve. Znači, ovo je tu, znači, klima, TV. Internet? Internet je bežični, ali ima žica do ceste, ali na ulici nema ima. Aha. Ovo je jedna soba. Još jedna soba. A to takie wielkie jak tam, chyba.
Samo kad ima tri spavaće sobe. Ovo je WC kupona. Mhm. E, tu nema struje tamo, ali ću dignuti jednu WC. Ovo je još jedna soba. A to nije trebalo. Znači ovaj apartman ima tri spavaće sobe. Aha. A tam było dwie. Ona jest na dwie. Aha. I tu takie. A było. O, evo. Znači, spušteni stropovi. Kuhnja, vodovoda, nije gore. Sve sobe klimatizirane, svako sobi je TV i to. I to ile? Iste cijena. Ta sama cena. Da. Aha, i tu jest wyżej. Pogled na more. Sve. Još imam slobodno da u ovoj zgradi, ovaj na katu gore, tu. Aha, tu? Da, da, ovaj gore. Njega isto možeš posnimati ako hoćeš. Ali možemo tamo. O, znovu voda. E, pazi na vodu sam. Tu si stani, tu nema vode. I tu ma čepidok. Ta isto ima. Znači, pogled na more, sve. A to u gore predane? Je, je, prodano je to. Prodano je i ovaj tu je prodan, i ovaj ispod je prodan, aha, sve je predano. I ovo tam je sve prodano, samo je ovaj slobodan. U Ruri? Prodano, da, ovo je na drugom kraju. A to tak je samo? Tak je iste? Slično je. Uh-huh. Ali, ali ona ima dvije terase, moraš mu doći posnimati. Pa ćemo pješice doći tamo ako hoćeš. Aha, aha. Može? Može. On to ti je par minuta. Ti jaš? Da. Samo da te, samo... No i tu mamy takie, idziemy teraz drugi zobaczyć, chyba ten z tym czarnym mi się podoba, tylko to jest fajnie, jak jest nowe, a myślę, że jak przyjdą deszcze, słońce, że będzie problem z tym czarnym, bo byliśmy w tamtym, a teraz idziemy do tego, no tu macie, to jest wasze? I o, sam isto ja radio i ono, ale prodano sve. Aha. To sam sve ja gradio. Daj tu od ispod posnimaj cijeli objekt. Tu na dole macie taki. Taki ale ogródeczek. Ładny. Znaczy onaj gore lijevi. Jest sloboda. To pójdziemy tam? Da. Czuję parking. Dwa parkinga ima. Dwa parkingi do apartamentu? Da, dwa parkingi.
ova dva parka, 8 i 9. 8 i 9. Znači, to je zgrada do zgrade. Tam smo bili sada. Mhm. Podno grijanje, to grijalica dođe, to ono za ručnike dođe, lojtrica. Sporo spuštajuće, sporo spuštajuće daske. Aha. Tu može doći ormar jedan ugram u meni. Spavaća soba. Televizor, klima, sve klimatizirano, parket. To su francuski prozori, ona je nazva parket, ovo je bambus, to je stapo, znači francuski prozori, plaksa na slonišnju. Vidim na gurima česte strane. Da. Tłumaczę następną sypialnię. Tarasem z łazienką. Znaczy, już jedna spawacza soba. Ova spawacza soba ima swoją terasę. Uh-huh. Terasa jest 10 kwadrata. Pogled na Velebit, pogled na more. Intimna svjetla. Voda na terasi. Tłumaczę parking. Da, da. Znači, gledaj, intimna svjetla, gore svjetla, jedna paš druga, gasiš voda na terasi za laptop i sve. Znači, pogled taj, posnimaj Velebit gore i more, da se vidi. To, ova soba ima svoje kupovono. Uh-huh. Isto, podno, grijanje, sve. A to je zlatno, eto. Da, da. Dvije spavače sobe s ove kuhinja, golovna, dnevni boravak, klima, televizor, sve. To će tako vidjeti. Znači pogled na more. I tu je pogled na more desno. Uh-huh. Isto su električne rolete. To vam postimo isto. To je stolarija u boji. Siva stolarija. Uh-huh. A ten ma ile metrov? Koliko si metra? Ovak, ovaj apartman ima stambenog dijela 71 kvadrat. 71? 31 kvadrat su terase, ona ima terasa 11 kvadrata, odnosno 10, ova ima 21 kvadrat terase. Mm-hmm. I dva parka na mjesto. Mm-hmm. Jaka cena? Ista je cena što tamo. Všendje ta sama? Ista cena, to je ostalo, to je to. Tak to wygląda, otwarte. Tu macie dwa miejsca parkingowe. To 6 i 7 jest dla was. No i do tego płotku macie taką działkę.
Sorry, że się zdyszałem, ale tak wyglądają. Tu macie telefon. Niesamowite. Tam, gdzie byłem, o, tam macie tą piękną plażę. Tam, gdzie byłem, jest widok na morze. Dwa tarasy, no przepięknie. Dobra, jedziemy.